Cześć, witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. Dzisiaj dowiesz się, jak w mądry sposób zacząć rozmowę ze swoim uczniem lub dzieckiem prywatnym na temat paradoksów panujących w systemie edukacji. W szkole uczyli nas tylu niepotrzebnych rzeczy. A do tego, co w życiu najważniejsze, muszę dochodzić sam. Czy to możliwe, że minister do spraw szkolnictwa nie wie, co jest w życiu najważniejsze i najbardziej potrzebne? Może dlatego w podstawie przygotowującej do wielkiego testu jest tyle informacji, których skrzaty zapominają zaraz po opuszczeniu szkolnych murów? Oczywiście jest to cytat z książki Marzeny Żylińskiej Życie to nie wyścigi, która została wydana w roku 2019 i myślę, że dla osób, których system szkolnictwa leży na sercu, zrobiła jakąś taką małą rewolucję. Wierzę w to, że zrobi jeszcze większą i dotrze do tych osób decyzyjnych, które mogłyby faktycznie coś odgórnie zmienić. Oczywiście w zmianę całego systemu myślę, że już nie wierzy z nas nikt, ale jesteśmy w stanie ogromnie wiele zrobić oddolnie. I to są zmiany, które faktycznie są bardziej realne. My jako nauczyciele i my jako rodzice. Jeżeli w ogóle będziemy podejmowali rozmowę na ten temat i zastanawiali się sami, czego my faktycznie chcemy uczyć i w jakie umiejętności celujemy. W krainie gór kardamonowych skrzaty pracują w kopalni liter. Po ukończeniu szkoły wciąż jeszcze miewają koszmary. Jakie? Budełko, główny bohater, zdawał sobie sprawę z tego, że wiele lat po ukończeniu szkoły wciąż jeszcze myśli o sobie jak o kimś, kto się do niczego nie nadaje. Mimo wszystkich sukcesów, jakie odnosił pracując w kopalni, gdzieś w głębi serca patrzył na siebie jak na nieudacznika. To efekt tych wszystkich ropuch, które dostawał na lekcjach historii pierników. Ropuchy lądowały w ocenniku. Każdego z nas. Jakkolwiek by ich człowiek nie nazwał, czy ropucha, jedynka, dwuja, uwaga, to były takie informacje zwrotne, które budowały w nas poczucie bycia wciąż niewystarczająco dobrym, aby zasługiwać na miano człowieka, który odnosi sukces. Bo czym ten sukces jest? Czy to są te oceny, które lądują na kartkach i o które nikt się później nas nie pyta? Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać w komentarzu, czy kiedykolwiek przy szukaniu pracy jakikolwiek pracodawca poprosił Was o to, abyście mu dali świadectwo z podstawówki i wczytywał się, że na przykład tej matematyki tak nie bardzo nam szło? Absolutnie nie. W życiu chodzi o zdecydowanie o coś więcej. Ale te ropuchy, które nie mają w zasadzie żadnego znaczenia, one się odkładają gdzieś w naszym wnętrzu i później budują przekonania, mury, które nie pozwalają nam przebić się przez nie. I sami sobie sabotujemy różne wyzwania, których moglibyśmy się podjąć, dlatego że mamy poczucie, że przez szklany sufit nie przebijemy się nigdy. Przekonania, które biorą się ze złych słów, z takiego feedbacku jako dla osób, które po prostu ciągle muszą coś zmieniać, coś poprawiać, ciągle jest coś źle, nie zwracamy uwagi na to, co było dobre i co moglibyśmy powtarzać jako sukces, bo sukces jest powtarzalny, to wtedy właśnie tworzymy taką wizję kogoś, kto ciągle musi za czymś biegać i czuje presję. Presję, która nigdy nie jest niczym dobrym, dlatego że wciąż porównujemy się czy do tych ocen, czy do tych ropuch, czy do koleżanki z klasy. Zastanawiam się, ilu z nas po latach ukończenia szkoły pamięta wciąż tych kolegów, do których wciąż się porównywał.
Ja wciąż mam ich w swojej pamięci i chociaż oni nie byli niczemu winni, to tak się dzieje, dlatego że właśnie takie mechanizmy rodzi w nas ten ocennik i to, w jaki sposób to ocenianie w szkole się pojawia. Czym jest porażka? Czy porażkę można zmienić w sukces? Jak działa presja czasu? Czy kontrolowanie innych pomaga w osiąganiu sukcesu? Na te pytania i na inne, ale tego typu właśnie, takiego kalibru, które mają znaczenie w życiu, naprawdę w życiu późniejszym i które są takimi kamieniami milowymi, pojawiają się w tej książce. Mało tego, to nie jest tylko książka zbudowana z opowiadań i pięknych ilustracji, ale to jest także taki swoisty zeszyt ćwiczeń, ponieważ do każdego opowiadania pojawiają się tutaj zadania, a także miejsce na ich wypełnienie. Zadania są przeróżne. Przede wszystkim są one jednak skupione na budowaniu kompetencji miękkich, na tym, żeby uczeń miał taką możliwość wglądu w siebie, ale zadania też, które kształtują kompetencje językowe, co dla polonistów jest ogromnie ważne, w związku z czym, gdybym ja dzisiaj mogła dokonać takiego wyboru, na jakich ćwiczeniach pracować ze swoimi uczniami, to właśnie takiego wyboru bym dokonała. Zamieniłabym tradycyjny zeszyt ćwiczeń właśnie na książkę Życie to nie wyścigi. Więcej na ten temat opisałam też w swoim wpisie na blogu, który także podlinkuję do tego filmu. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, czy ta książka już wpadła wcześniej w Wasze ręce, a jeśli nie, to czy zainspirowałam Was do tego, żeby po nią sięgnąć, czy będziecie ją czytać ze swoimi uczniami, czy może ze swoimi dziećmi, a co myślicie o tym, żeby faktycznie tę książkę wdrożyć do szkoły, do takiego codziennego treningu na zajęciach.